Czy zastanawiałeś się, co by było, gdyby Morawiecki Ball wraz ze swoją tutaj wierną ekipą odwiedził Waszyngton i po prostu rozdawał 500 plus demokracji? Czy demokracja by to przetrwała, czy jednak dałaby się przekupić? Zobaczycie to w dzisiejszym odcinku. Witam wszystkich widzów, tutaj Lukas w grze Country Ball Heroes, czyli takim, można powiedzieć, klonie Heroesów w trójce, no tylko że osadzonej w śmiesznym uniwersum, trochę takim prześmiewczym, z dość specyficznym humorem, ale to zobaczycie. Ogólnie w tej grze są złe kwadraty i musimy z nimi walczyć. Nie pozwólcie przejąć świata kwadratom. Rozegramy sobie nową rozgrywkę. Obecnie mamy dwa scenariusze, ponieważ gra jest jeszcze w fazie alfa. Ale już teraz możemy sobie zobaczyć dwa scenariusze i jeden, ten pierwszy jest właśnie taki, żeby zapoznać się z mechanikami oraz największymi ciekawostkami w grze. Poza tym tutaj szczerze mówiąc startujemy jako Polska. No to wiadomo co wybiorę. Z grywalnych nacji widzę, że jest jeszcze USA and Russia. Jeżeli chcecie zobaczyć te nacje, dajcie znać w komentarzach, czy zainteresowałby Was odcinek z tego. No i jesteśmy, no widać, że twórcy się tutaj wzorują na serii Heroes 3, no ale też z tego co już zauważyłem, są tutaj również mechaniki z innych części Heroesów. Posiadamy takie tutaj piękne miasto stołeczne Warszawa, zwane tutaj Warsaw. Chociaż trochę mnie oszukano, bo ja myślałem, że tutaj będzie taki piękny Sejm, a mamy... No właśnie. Oprócz tego, no, mamy tutaj jakieś pola, mamy tutaj więcej pól, jakieś groby. No i takie domki wesoło sobie tutaj siedzą, nasze te polskie bole. Myślę, że jak najważniejsze to oczywiście najpierw trzeba zadbać o swoich i postawić po prostu ni mniej ni więcej, a Polish Sejm. Od razu to lepiej wygląda. Ale cóż to? Tutaj ktoś na nas zerka. Jakby co, to w grze jeszcze dźwięków za bardzo nie ma, więc usłyszycie jakieś dziwne dźwięki, to znaczy, że zazwyczaj je sam podłożyłem, no bo jeszcze mówię, wczesna alfa. Ale, by the way, zanim wykonam pierwszy ruch, to wspomnę, że twórcy byliby bardzo wdzięczni, jeżeli byście teraz weszli w link, który jest pod spodem tego materiału w opisie i zawiszowali tą grę na Steamie. Oraz jeżeli chcecie wesprzeć proces produkcyjny tej gry, no to możecie wejść w drugi link, gdzie jest przekierowanie do strony kickstarterowej, gdzie zawsze każda złotówka się przyda, żeby ta gra powstała. Ale lecimy tutaj zająć drewno, bo jest to najważniejsze. Tup, 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 tup. I pierwsza tura za nami. Ej, jakie to szybkie. Tup, 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 tup. A cóż to? Widzę węgiel. Lecimy zająć. Jeszcze te flagi Śląska, no ja nie mogę, jakie to jest piękne. Teraz dopiero zwróciłem uwagę na to, że my tu jeszcze mamy surowce, no przecież w serii Heroesy są przecież. Mamy pieniądze, drewno, ropę, chyba wódkę albo sos, nie jestem pewien, ale to jest chyba wódka oraz majonez. Oczywiście węgiel i nie wiem co to jest ostatnie, jakieś ziarna, czegoś zielonego. No i teraz możemy postawić albo domy hydraulika, albo miejsce na barbecue szlachty, albo miejsce do protestowania. Ciężki wybór, protesty czy szlachta, protesty czy szlachta. A, szlachta wygrywa. Przyjmujemy ten węgiel w imieniu Polski. O, a tu mamy przepychaczkę do kibla, super. Ci wyglądają strasznie groźnie, są jacyś huliganoball. Widzę też UN Ball Fairy, serio wróżki. Oraz mamy tutaj hydraulików. Oraz zły, kwadratowy Jude Ball, Crowd Ball postawiony. No i mamy już Sejm, protesty przed Sejmem. Standardowe widoki. A teraz czas na dom hydraulika. Możemy też już postawić wreszcie mury, co przyspieszy wzrost jednostek, z tego co pamiętam. Ej, piękny zamczysko postawione w Warszawie. Pierwszy tydzień za nami, mój panie. Zakupiłem tawernę, w której możemy zrekrutować kilka herosów Bali. I mamy Morawiecki Ball, mamy Janusz Ball oraz nawet Lutel Ball się swojego doczekał Bola. Ech,
fajnie jest być słynnym polskim youtuberem. Jak i na koniec dostaliśmy Lechbol. I teraz, którego by tutaj wziąć? Może weźmy naszego głównego pana ministra, no przecież od szczęśliwości. Pod jego rządami będzie już tylko lepiej. I tak oto zaopatrzeni w dość dużą ekipę hydraulików Januszy oraz wspomagani przez jakieś klerbole, ruszamy wreszcie do pierwszej walki. O, te tutaj rosyjskie bole, tatarbole wygląda dość łatwe. I już nas obrażają, że niby jesteśmy biedni? Oj, nie, nie, nie. Mamy naszego morawieckiego bola z 500+, no i możemy zaatakować przeciwnika w sumie i 500+ dla ciebie. O, i tak tatarze odpadają. Mamy naszych tutaj hydraulików, wysyłamy ich do przodu, niech zablokują. Oczywiście strajkujących do przodu, niech zajmą pozycje tutaj strategiczne. Szlachta, jak zwykle, tylko się opierdziela na tyłach. A Claire, czy Claire może nam jakieś tutaj buffy robić? Jak zwykle bezużytecznie. Mamy tutaj w tej grze coś takiego jak książkę czarów. I możemy ich troszeczkę położyć. Lord Gobanbel Blessing. Czas na herbatkę. Lucky Ball. Tough Ball. Cheat the fight? Co? No, trzeba korzystać chyba póki można, nie? Mają to padnąć, wyłączyć potem. Wcale nie oszukuję! Boom. O, któż by się spodziewał tak pięknego zwycięstwa? Treasure, my lord, my precious. I czy jakieś pieniądze? No oczywiście, że pieniądze. Co my tutaj mamy? Crazy Leprechaun Ball. Okej, zobaczmy, co to jest. O kurde, co ja tu zostanę? Dawaj mi wódkę. Tu przed nami są Rambo Bole. To brzmi groźnie, tam nie idziemy. Następnym naszym celem są jakieś wróżki. Przecież nie mogą być groźne. Może nie nadużywajmy cheatowania, ale mamy coś takiego jak Democracy Rocket, czyli no, czas wprowadzić demokrację, nie? Bum! No i nara wróżki. Macie 500+, wam też się będzie żyło lepiej. Kupimy też i Niemców dla nas. Mieliśmy do domu jakichś hydraulików, więc zawsze ich więcej sobie zrekrutujemy. Halo? Halo? Już was kupiłem? To dobrze. Nie, no dobra, do postawienia Hooligan Ball Arena potrzebujemy wódki. Myślę, że to nadszedł wreszcie ten czas. Tu mamy chuligańską arenę. W sumie czasem by coś takiego się chyba przydało zrobić przed meczami, nie? Znalazłem jakieś cygaro. No to tak, troszeczkę nam się zwiększył ruch. Palenie zawsze poprawia zdrowie. Mamy też Jewish Cube Marketplace. Okej, rosyjskie bole będą chyba dla nas wyzwaniem. Takie mam wrażenie. Cube, schodzą szybko. Nie będzie raczej z tym problemu. Hydraulicy ich załatwią. Chuligani też do przodu, niech lecą. Strajkujące kobiety za nimi. Aż 5 dzielnych hydraulików. Skurwa, stop it! What? Będę musiał cenzurę tutaj nałożyć. Cyk! No dobra, może ten Claire nie jest taki bezużyteczny. Chciałem sprowadzić do nich demokrację, ale chyba mi się nie uda. Ej, mamy tutaj Allahu Akbar Bola. No i nasi dzielni hydraulicy docierają do linii rosyjskich i ich załatwiają. No i niestety straciliśmy jednego dzielnego polskiego narodowca oraz 7 hydraulików. O, medal mogę sobie przyznać. Zapracowałem. Tonęliśmy do walki z rambobolami i nie ukrywam, trochę się tego boję, ale zobaczymy. Macie 500+. Jednak schodzą. Nie był to aż taki trudny przeciwnik. Jakie fajne szeryfy. Ale bardzo podatne na 500+. Oj, strzelają, ale są dość słabi. Freedom Time Beach, co? Nie krzywdźcie Polski. Gincie, szlachta was dopadnie. I Wesparta została przez Claire. I 500+! I pada ostatni strażnik Texas Bola. What the fuck? Max Ball Follower. Co to jest w ogóle? Ale pilnują wódki. Polisz wódka, musimy to zdobyć. Za wszelką cenę. Jak to strzela z kałachów? Nie, moi hydraulicy są ofiarami tej wojny. Jak zwykle dostają najbiedniejsi. Aż tylu was zginęło w tej walce. Ale wódka jest nasza. Wypiłem 194 litry wódki. Ja bym to w ogóle przeżył? Najbliżsi przeciwnicy wyglądają dość groźnie. Prezydent Ball, Husaria Ball. No, tam nie idę. Okej, dopiero teraz sobie przypomniałem, że w Heroesach było coś takiego jak rozwój bohatera. Mamy drogę Poland Bola, drogę Izrael Cuba? Co?
Ja pójdę w drogę Polandbola, bo wygląda dość epicko. O, do walki z komunistami. Kapitalista jak najbardziej. Przodownik niższej klasy, o, jak najbardziej, na maksa bierzemy. Ale też mamy inne tutaj odpowiedniki, no to może po jednym punkcie sobie rozdajmy. Tup, 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 tup. Teraz Morawiecki już na pewno będzie rządził. Postawiliśmy kościół. Jak mogliśmy to zrobić tak późno? A cóż tutaj my odnaleźliśmy? Bank złych kostek. O nie, King Corvinus Bole. Ja tutaj się nie zbliżam. Nie no, Justice Bole. Nie mogę, są przekozackie. Przybyliśmy akurat po posiłki i stawiamy również statuę króla Janusza. Brzmi dumnie. Żeby ropa była taka tania w rzeczywistości, obkupiłem się, jakby epidemia miała zaraz uderzyć. Ach, te tutaj gry słowne po angielsku. Hungry, hungry. No i stanęliśmy naprzeciwko husarii Bola. No niestety, nie mam innego wyboru, tylko oni pozostali na polu bitwy. No, ciekawe, czy są mocni. No, to może Alaku Ababar spróbujmy użyć. BAM! Jakie to odporne! Ale na pieniądze na bank się połaszą. Siup! Też nie? Kurde, husaria brzmi dumnie. No ale kibole dali radę. A jak Claire sobie poradzi, czy wykończy? Oj, niestety nie. Postawmy może mur. To jest zawsze na propsie. Kujące kobiety na czas napuścić na husarię, ale średnio sobie daje radę. Nie zmienia to faktu, że poniosłem tutaj masakrycznie duże straty. Praktycznie wszystkich chuliganów straciłem. No ale dotarliśmy teraz w nowy, chyba troszeczkę łatwiejszy region. Mamy tutaj znowu węgiel, ropę, no to czas to zająć. Ewidentnie jesteśmy na terytoriach rosyjskich. Drunkerbol. Mają swoją własną wodkę i obrzucają nas butelkami, no ale na szczęście nie są za mocni. Mamy też Leninbala. No i dotarliśmy aż do stolicy Rosjan, do Moskwy, która pada bez większego problemu. Ciekawe. I tutaj też możemy sporo takich śmieszkowych, bekowych rzeczy pobudować. Soldat Ball, Kamrade... Kamrade Ball, T-34! Ej, muszę zagrać ruskimi. Bardzo mi się podoba rosyjska tawerna. A w niej mamy Stalin Bola, Rasputin Bola, Kater Putin Bola oraz Bliat Bola. FSB Ball, taki w drugą stronę? Ja wam dam, strajków nie obalicie! Czas wprowadzić demokrację. Podatni od demokracji. Easy! Rambo Bole mieszkają w bardzo ciekawym i humorystycznym domku. Nie chcę nic mówić, ale zdobyłem drugiego sierpa. Ciekawe, czy można mieć w dwóch rękach naraz takiego podwójnego. Niestety nie. O. No i mamy prawie na maksa ulepszoną stolicę i muszę powiedzieć, że Sejm prezentuje się wyrąbiście, zwłaszcza te góry złota i pilnująca tego szlachta, oraz widać, że tutaj jest jakieś pewne lobby z tej strony oraz tuż przed Sejmem stroją demonstranci. Daleko mamy tutaj nawet własną kopę węgla, pawilony turniejowe dla husarii, statuę króla Janusza. Oraz co najważniejsze, nasze Pristbole. No dobra, może nie najważniejsze, bo jest jeszcze coś, czego nie widzieliście, a mianowicie King Corvinus Ball III. Chyba wiecie, kogo tu mieli na myśli twórcy. Król Corvinus jest naprawdę przepotężną jednostką. Ale że wódki potrzebuje? No myślę, że tak zaopatrzony już mogę stawić czoło prezydent Bolom. No nie powiem, groźnie to wygląda, ale zobaczymy, jak zareagują na szerzenie demokracji. Powinni być w sumie odporni na to, tak moim zdaniem. What the fuck, ja im prawie nic nie zrobi... Co to za jednostka? To jest niby lepsze od króla Korwina? Niemożliwe. Demokracja nadciągnęła i praktycznie wszystkich hydraulików mi wyrżnęła. Teraz już tak, o nie! Demokracja jest straszna! Królu Korwinie, ratuj! Bo nie mamy szans najmniejszych. Zamieszki też tutaj muszą uderzyć, no bo jak to inaczej? Husaria na pewno da radę. Też jedna jednostka, o kurka, to będzie bardzo, bardzo ciężka bitwa. Tym bardziej, że oni mają zasięg na całą mapę. Nie wiem, rozszerzmy tutaj koronawirusa na to czy coś. Proszę, koronka dla ciebie. Ach, nie można kilka razy czarować, szkoda. Naślijmy Alabola. Naślijmy Allahu Akbalbola. Bo nie wiem, jak to inaczej tutaj załatwić. Co? Ponieśliśmy niepowetowane straty w walce z praworządnością. To jest straszne.
No i mamy to. Zdobędziemy za chwilę Waszyngton. W międzyczasie jeszcze zauważyłem Civil War Ball, Soldier Ball. No i na razie tyle. Jaka wtopa, to miasto jest zbronione. What the fuck? Jeszcze mają 6 President Balli. No nic, czas na ostateczne starcie. Zobaczcie, jak tutaj tego President Balla otoczyłem. Ja go wyrżnę. Ale Rambo nadchodzi. Rambo, przyjmij tą strzałę. Jak zeszedł. No, zajmijmy się Soldier Ballami. Tutaj nasz Claire naślemy na nich. I zdechli. Civil War, zaatakujmy. Dość mocny. No i niestety nasi demonstranci padli. Rambo ich załatwił. No i demokracja padła, ale został nam ostatni król Corwin. Musimy go obronić za wszelką cenę. No a ta cena może być dość spora. Accept freedom or die. Królu Corwinie, uciekaj na gołębiu. Co nie? Zemścimy się na was. Koniec z wolnością. Nic nie będzie. Zamkniemy wam każdy jeden sąd. I wygraliśmy. No ale wiecie, straty były niesamowicie duże. Dajcie znać, czy chcecie więcej odcinków z tej gry, tym bardziej, że za tydzień wychodzi ona z alfy i będzie mocno spatchowana, jak i ma dość sporo nowych rzeczy. A, i oczywiście pamiętajcie o lajkach oraz pozytywnym komentarzu.